Hej, hej, dziki moje, słuchajcie, tutaj widzicie wędzonkę, boczek wędzony, swojski, gdzieś tam załatwiony. Ja będę się przymierzał do wędzenia samodzielnego, będę miał możliwość skorzystania z wędzarni, tylko problem jest taki, że nie robiłem tego nigdy w życiu, więc jeżeli macie jakieś swoje propozycje, swoje sposoby na wędzenie mięs, no to oczywiście czekam na wasze po prostu tutaj komentarze. To jest boczuś wędzony. Piękna, wspaniała rzecz. Chyba będę chciał powtórzyć, szczególnie boczek, najbardziej mi leży. Także jak ktoś ma jakieś doświadczenie z wędzeniem, czekam na komentarze, porady, czego nie robić na przykład, tak? Krytyczne rzeczy, żeby nie zepsuć tych wędlin. Jakiego drewna najlepiej użyć. No, czekam, co mi macie do powiedzenia tutaj. Jak macie swoje jakieś takie właśnie przeżycia, sposoby, jakich ziół użyć, jakich po prostu, czy solić, czy nie solić. Ja chciałbym, tylko powiem wam na końcu, że chciałbym, żeby to było możliwie najbardziej naturalne, czyli nie chciałbym dawać peklosoli, jakichś azotanów, tak? Taki full natural chciałbym osiągnąć, na ile da się oczywiście to zrobić. Także już przestaniemy się zachwycać powoli tym pięknym, przewspaniałym boczkiem. Czekam na wasze komentarze. Hej.